I'll make a brand new start of it in old New York. Hej, witajcie na kanale Kwasior Official. Witam Was bardzo serdecznie ze słonecznej Coney Island, sprzed lokalu Totonos. Niestety lokal jest nieczynny chwilowo, ale jest to najstarszy, nieprzerwanie działający lokal serwujący pizzę w całym Nowym Jorku. Właściciel, już nieżyjący, Anthony Pero, był to pierwszy człowiek, imigrant z Włoch, który wprowadził pizzę w Nowym Jorku, a później rozeszła się po całych Stanach Zjednoczonych. Dobrze, nie? Niestety z powodu pandemii lokal jest tymczasowo zamknięty, ale ten lokal jest prawdziwą legendą i założyciel tej pizzerii jest prawdziwą legendą w świecie pizzy w Nowym Jorku i ogólnie w całej Ameryce. A więc cóż, zapraszam Was po tour po pizzeriach. Wybierzemy sobie najbardziej znane lokale serwujące naprawdę najpyszniejszą pizzę po różnych dzielnicach Nowego Jorku. To co? Chodźcie, zjemy trochę pizzy. Jesteśmy na Broadwayu, Cornet Pizza za mną, pizzeria, która serwuje chyba największe slajsy pizzy w całym Nowym Jorku, więc zapraszam na ucztę. Coś niesamowitego. Ciasto jest kruche, spójrzcie tylko. U góry tłuściutka, przepyszna pepperoni, ser, który jest serem dobrej jakości, co ważne. Bałem się, że przy tak dużych gabarytach, jak będą chcieli przeoszczędzić na serze, ale nie. Jest on bardzo dobrej jakości. Sos pomidorowy natomiast jest neutralny. Delikatny pomidorowy, bez zbędnych bajerów w postaci ziół czy czosnku i innych przypraw. Klasyczna, dobrej jakości pizza, no a rozmiar mówi sam za siebie, po prostu trzeba tego spróbować. Pizza zjedzona, taki wielki kawałek wystarczy nawet dla największego głodomora. Moja ocena 8 na 10. Bardzo dobra jakościowo pizza i do tego wielka, czego chcieć więcej. Dobra, lecimy dalej, chodźcie. Joe's Pizza na Carmine Street, jedna z bardziej znanych nowojorskich pizzerii, szczególnie znana fanom serii GTA, czy też filmów ze Spider-Manem, bo w obu tych medialnych przedsięwzięciach ta pizzeria występuje. Jaką mają pizzę i czy ich legenda jest warta uwagi? Sprawdźmy to. Ciasto jest bardzo dobrze wypieczone, jest chrupkie, sosu pomidorowego jest natomiast mało, nie jest on dobrze wyczuwalny, sera też jest mało, ale go czuć, że jest dobrej jakości. Pierwsze skrzypce gra chrupkość ciasta, smacznego ciasta oraz słone pepperoni, którego jest tutaj dosyć sporo. Pizza smaczna, poprawna, ale szału nie ma. 6 na 10 to jest moja ocena.
Za mną znajduje się lokal bez żadnego szyldu, ale duża ilość ludzi świadczy o tym, że coś dobrego tu się dzieje. Jadąc tą ulicą, możecie go pominąć bardzo łatwo. Podpowiedź moja jest taka, że szukajcie Regina's Cafe. I vis-a-vis Regina's Cafe znajduje się kto? Scar's Pizza, czyli jedna z najlepszych pizzerii w całym Nowym Jorku. I mawiają, że tak samo jak jest smaczna, tak dobrze ukryta tutaj w okolicznych kamieniczkach. Jak smakuje? Chodźcie, zobaczymy. Legenda jest prawdziwa. Pizza jest zniewalająco smaczna. Ciasto jest kruche na zewnątrz, w środku wilgotne. Sos pomidorowy przepyszny, może ciutkę nieco zbyt kwaśny, ale świeżość pomidorów jest tu dobrze wyczuwalna. Do tego ser, ser dobrej jakości. Nie ma go za dużo, nie ma go za mało. Wręcz idealnie. U góry peperoni, tym razem małe krążki peperoni. Wszystko jest tłuściutkie, tak jak powinno być. Pizza niemalże idealna. Wow. 9 na 10. Coś wspaniałego. Konkurencja będzie miała trudne zadanie, ale chodźmy dalej. Znajduję się teraz przed jedną z najwyżej ocenianych pizzerii w całym Nowym Jorku. Przedstawiam Wam legendarną wręcz pizzerię Di Fara. Domenico Di Marco w 1965 wynajął tutaj ten lokal na rogu i zaczął robić pizzę. Był to imigrant z Włoch, który przyjechał tutaj do Ameryki szukać lepszego życia, szukać szczęścia. Jedyne co potrafił robić to pizzę, ale robił ją naprawdę na najwyższym poziomie. No i zaczął robić pizzę. Do dziś pizzeria tutaj istnieje i robi naprawdę wyśmienitą pizzę, choć sam dom Domenico zmarł w marcu 2022 roku. No niestety, jak głosi legenda, podczas pracy tutaj w tej pizzerii nigdy nie wziął dnia wolnego. Niezwykły pasjonat, niezwykła pizza, ale jak smakuje? Chodźmy, przekonamy się o tym. Jeden kawałek za mną, nie zdążyłem o niej opowiedzieć, całego wciągnąłem. Ciasto jest wypieczone, chrupkie, ma swój smak, jest dobrze słone. Sos pomidorowy, który jest dobrze wyczuwalny, jest go tutaj wszędzie dużo. Jest słodki, jest kwaśny, niezaburzony smak świeżych pomidorów, żadnymi ziołami, czosnkami, niczym. Coś wspaniałego. Ser natomiast, smak dobrej jakości mozzarelli, mogłoby być go troszkę tutaj więcej, a świeża bazylia u góry dodaje punch ziołowy i ta pizza jest naprawdę warta grzechu i warta tutaj przyjechania. 9 na 10 to moja cena. Di Fara, petarda sprawa.
No i cyk! Dzień się skończył, nastała noc, chociaż Nowy Jork nigdy nie śpi z tego, co widać dookoła mnie. Ale wracając do pizzy. Pierwsze miejsce ex aequo, Scars i Coronet. Były to dwie najlepsze pizze, jakie jadłem w życiu. Scars, smak nie można porównać do niczego, po prostu wyśmienita pizza. Wszystko tam jest idealnie. Coronet z drugiej strony, wielkie kawałki, to już na plus, ale tak serio, było tam czuć smak ciasta, smak sosu, smak sera, smak pepperoni, wszystkie te smaki osobno oraz wszystkie te smaki razem. I to powoduje, że Coronet i Scars, zależy w jakiej części miasta będziecie, musicie koniecznie spróbować, jeśli lubicie temat pizzy. Najlepiej tu i tu, chociaż Scarsa ciężko znaleźć. Więc kwasior bawię w Nowym Jorku, gdzie pojechałem. W tej części miasta Coronet, a w tej Scars. No i cóż, objadłem się, więc czas trochę spalić nadmiar kalorii. Pochodzę sobie tutaj po Tower i nasycę oczy tym całym kołchozem, jaki tu się dookoła dzieje. Do zobaczenia!